Witam Państwa. Dziś naszym gościem jest dr Stanisław Jan Adamczyk i na początek mam nadzieję, że powie o sobie parę słów i o swoim dorobku także. Dziękuję Izo za zaproszenie do studia. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Stanisław Adamczyk i jestem osobą, która specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów na rynkach finansowych, sporów finansowych. I generalnie wszystkim, co jest związane z finansami. Ostatnio miałem szansę obronić moją pracę doktorską dotyczącą finansyzacji. Także aktywnie uczestniczę jako uczestnik sporów finansowych moich klientów, różnych klientów, czy to osoby prywatne, czy dość poważne urzędy państwowe. No i chciałbym się z Państwem podzielić tu moimi doświadczeniami i zdobytą wiedzą. Izunia mnie zaprosiła, także mam nadzieję, że coś ciekawego Państwu powiem. Ja bym chciała Cię zapytać na początek o Twoją drogę, bo o ile wiem, ona była dość bujna i zdaje się, że z tej sfery cienia przeszedłeś do jasnej sfery. Powiedz, czy możesz parę słów o swoim osobistym doświadczeniach powiedzieć? Myślę, że jest to ważny element jakby tego, co robię teraz. I Twojej drogi życiowej. I mojej drogi życiowej. Po planie Balcerowicza zachłysnąłem się nowymi możliwościami. Zachłysnąłem się ideologią rynkową i stałem się, drodzy Państwo, maklerem papierów wartościowych. Oczywiście tym maklerem stałem się dopiero wtedy, kiedy przegrałem cały majątek na giełdzie. Postanowiłem wtedy zająć się pośrednictwem w obrocie i doradztwem. I drodzy moi, to był początek mojej kariery w finansach, kiedy stałem się pracownikiem domu maklerskiego, zacząłem pomagać klientom obracać akcjami, zacząłem doradzać firmom emitować te akcje. Moja praca polegała między innymi na ustalaniu cen akcji na warszawskiej giełdzie. Stąd powiem, że mam bardzo, bardzo szerokie doświadczenie i szeroką perspektywę tego wszystkiego. No ale też karierę zrobiłeś, o ile ja wiem, to wysoko zaszedłeś w tamtej sferze, prawda? No miałem szczęście trafić do Citigroup. To jest największa globalna korporacja świata, jak na te czasy przed kryzysem 2008. I tam doradzając firmom przy emisjach akcji, przeszedłem drogę od asystenta do spraw operacji bankowych do dyrektora na stanowisku AVP, czyli to jest coś takiego jak vice president w tamtej firmie. Oczywiście nie byłem prezesem, niemniej jednak był to bardzo wysoki grade korporacyjny, który pozwalał mi na dostęp do kluczowych informacji w korporacji finansowej. No i chyba te wiadomości są bardzo ważne dla słuchacza, dlatego że to, co teraz powiesz, ma naprawdę solidną podbudowę. Nie tylko doświadczenie życiowe, ale także i naukową, prawda? I o ile wiem, też twój Facebook huczy niekiedy, kiedy wypowiadasz się na te tematy. To, że byłem pracownikiem globalnej korporacji finansowej w 2008 roku, sprawiło, że doświadczyłem tego, czym jest kryzys i zobaczyłem, jak ten kryzys wygląda od środka globalnej korporacji i jak ten kryzys wygląda w świecie zewnętrznym, w świecie realnym. I wtedy odkryłem, że są pewne rozbieżności pomiędzy interesem sfery realnej a sfery finansowej. Niemniej jednak to było dopiero takie nasionko w moim umyśle, które to rozwijało się powoli. W tej korporacji finansowej pracowałem jeszcze przez wiele lat, doradzając dużym klientom korporacyjnym przy emisjach akcji. No i niestety ostatni z moich klientów obsługiwanych w mojej firmie chciał ukryć pewne informacje w prospekcie emisyjnym, to znaczy nie pokazać ich inwestorom. To były informacje dotyczące jego krętactw podatkowych i wtedy obudziła się we mnie busola moralna i zacząłem z tym klientem walczyć, żeby te informacje ujawnił, bo są one kluczowe dla inwestorów. No niestety klientowi się to nie spodobało
i w ostatniej chwili zmienił brokera, który nie wymagał od niego takich rzeczy, no ale to oczywiście nie spodobało się mojemu prezesowi i to doprowadziło też do tego, że moje drogi z Citigroup się rozeszły. Niemniej jednak w jak najlepszej komitywie i zrozumieniu ścisnąłem rękę prezesa, a powiedziałem, że się bardzo dużo nauczyłem, podziękowałem mu, bo niewątpliwie dużo się nauczyłem. Ale to był ten początek mojej nowej drogi, człowieka wolnego, widzącego pewne rzeczy troszeczkę inaczej. I od tego momentu też zacząłem się przyglądać jako badacz zjawiskom występującym na styku sfery realnej i sfery finansowej. I głębiej zacząłem uczestniczyć w procesach związanych z tak zwanymi kredytami frankowymi. Dla mnie było rzeczą niepojętą, że ludzie, którzy zaciągnęli te kredyty, obwiniają siebie i wszyscy wokół ich obwiniają i oni do ostatniego momentu tkwią w przekonaniu, że to była ich wina, podczas gdy ja jako uczestnik tego kryzysu w samym jądrze rynku finansowego widziałem, co się dzieje, widziałem te wszystkie zlecenia instytucji finansowych, widziałem to, w jaki sposób rządy supermocarstw reagują na te zdarzenia i z drugiej strony widziałem, że ci biedni ludzie nie są w stanie wyzwolić się z piętna, z tego matriksa, które narzucała na ich umysły narracja mainstreamowa, czyli ta narracja widziały gały co brały, homo economicusie, jesteś człowiekiem racjonalnym, i Bóg, rynek ma zawsze rację, cena rynkowa jest ceną jedynie słuszną. Otóż jako specjalista od rynków finansowych dostrzegłem, że cena rynkowa franka absolutnie nie ma nic wspólnego z ceną rynkową, gdyż doszło do pewnych patologicznych zjawisk na styku rynku derywatów i rynku instrumentu bazowego. Te dwa rynki zaczęły na siebie oddziaływać i stąd mieliśmy tak bezprecedensowy wzrost notowań. To jest w ogóle odrębny temat. Forex, być może Izunia, spotkamy się ze sobą następnym razem, porozmawiamy głębiej. Natomiast w tym programie chciałem porozmawiać o tym naszym mainstreamowym sposobie rozumienia świata. Niektórzy mogą go nazywać matriksem, niektórzy kulturą, niektórzy zasadami organizującymi nasze życie społeczne. Jako badacz to definiuję finansyzacją. Finansyzacja, czyli utowarowienie wszystkich procesów społecznych i poddanie ich logice pieniądza. Drodzy Państwo, mamy kilkaset procesów społecznych. Na przykład produkcja warzyw, na przykład zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, na przykład procesy rodzinne, na przykład świadczenie usług komunalnych. I teraz tak, te procesy mogą być utowarowione i poddane logice pieniądza, czytaj skomercjalizowane, sprywatyzowane, albo mogą zostać wyłączone spod władzy rynku. Jaki jest problem we współczesnej cywilizacji świata zachodniego? Otóż, drodzy Państwo, ten wirus finansyzacji, ja go nazywam wirusem, bo te reguły rządzące procesami społecznymi, one mają głęboko negatywny wpływ na funkcjonowanie tkanki społecznej. To jest książka Thomasa Paleya, to jest znany badacz zjawiska finansyzacji. Jest to książka, którą bardzo polecam, warto do niej spojrzeć. Najprostszym opisem tego problemu zajął się Paul Dębiński, który w takiej książce Finanse po zawale napisał, jak należy rozumieć finansyzację. Otóż, drodzy Państwo, ekonomia to jest troszeczkę taka gra losowa, gdzie każdy z aktorów ekonomicznych ma pewne szanse na wygraną albo na przegraną. Tymi aktorami są pracownicy, rodziny, państwa narodowe, wielkie globalne korporacje. I współczesna przestrzeń ekonomiczno-społeczna jest rządzona logiką pieniądza. Bierze się to z tego, że jak popatrzymy przez ostatnie 300 lat, to rekordowa liczba procesów społecznych została przekształcona w towar. No,
bardzo trudno jest znaleźć cokolwiek, co nie jest rządzone logiką pieniądza. Ale drodzy Państwo, to jest tak, że czasami warto pewien proces przekształcić w towar, bo zyskuje wtedy nasza jakość życia. Jako konsumenci no, mamy lepszy towar i tańszy, na przykład przy handlu pietruszką no, mamy tańszą tą marchewkę, lepszej jakości, mamy większy wybór i tu widzimy te dodatnie efekty zewnętrzne, tak zwane externalities. Natomiast jeśli na przykład sprywatyzujemy sektor militarno-zbrojeniowy, no to te externalities niekoniecznie jest pozytywny, a raczej bym powiedział negatywny. Jeśli dochodzi do czegoś takiego, że główne koncerny militarne świata są notowane na giełdach i one mają dostarczać stały wzrost zysku dla akcjonariuszy, no to nie trudno się domyśleć, co to oznacza dla nas wszystkich. To są spółki giełdowe. Producent systemów obrony Patriot jest notowany na giełdzie amerykańskiej, na Wall Street. Możemy sobie obejrzeć, jak rekordowy pakiet zamówień ma producent Patriotów. No, ostatnio, w tej chwili, tak? Tak, ostatnio Polska nawet stała się klientem systemów Patriot. Także jeśli wprowadzimy w procesy obrony kraju logikę pieniądza, proszę zobaczyć, co się dzieje. No. Trzeba te rakiety wystrzelić, żeby koncern mógł zarabiać. No bo akcjonariusze muszą mieć wzrost cen akcji. Tak. Więc te efekty zewnętrzne są takie, że pojawiają się w Waszyngtonie lobbies, którzy promują konflikty zbrojne i rozwiązywanie problemów świata z wykorzystaniem broni. No bo cóż, te rakiety trzeba wystrzelić, więc są zyski dla akcjonariuszy, później ten kraj trzeba będzie odbudować, więc mamy kolejne zyski dla firm, które odbudowują, a przy okazji możemy zatrudnić swoich ludzi na kluczowych stanowiskach w danym kraju. Drodzy Państwo, przyszedłem do studia, bo trafiły do mnie tragiczne dane dotyczące prognoz demograficznych Polski na 2100 rok. Jak myślisz, Izunia, ile ONZ prognozuje w dla Polsce, nas, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców? W Polsce? Tak, w 2100 roku. No myślę, że tak, 25 milionów? Przestrzeliłaś. Przestrzeliłam? Tak. Ile? 21. O. Czy drodzy Państwo, sobie wyobrażacie, czy sobie wyobrażacie ten spadek? To jest w oficjalnym raporcie ONZ-u, ale jaki on ma związek z... A na jakiej podstawie to jest wyliczane? No to właśnie. Jest ciekawe. Jeśli chodzi o metodologię Izunia, musimy zorganizować kolejne spotkanie, ale chciałbym się skoncentrować na tym oto wirusie finansyzacji. Jak myślicie Państwo, jak rodziny zaczynają funkcjonować w sfinansyzowanym społeczeństwie, to co się dzieje? Mają po jednym dziecku, tak? Mają po jednym dziecku, ale jeśli zaspokojenie potrzeby mieszkaniowej prowadzi do tego, że taka młoda para prosto z kościoła czy z Urzędu Stanu Cywilnego idzie do banku zaciągnąć kredyt hipoteczny, no to mamy odpowiedź. Tu dokonano utowarowienia podstawowej potrzeby ludzkiej, jaką jest potrzeba mieszkania. To jest nic innego, tylko finansyzacja. Natomiast, drodzy Państwo, usługi komunalne, dostawy wody, dostawy ciepła, dostawy energii elektrycznej, to wszystko uległo utowarowieniu. Tam są prywatni operatorzy tych biznesów, którzy chcą osiągać zysk dla akcjonariusza. Więc w tym systemie życie kosztuje. A co powiesz jeszcze o prawach autorskich, o patentach? Bo czy to nie ma także wpływu, czy to także nie jest finansjacja? Tu głównym czynnikiem monopolizacji tych praw autorskich są globalne korporacje, bo jakby macierz instytucjonalna, która sprzyja rozwojowi finansyzacji, opiera się na trzech kluczowych czynnikach. Pieniądzu jako długu, banku centralnym, który nie ma prawa kreować pieniądza, tylko jest tak de facto takim prowadzącym rachunek państwa. I trzecia rzecz to są globalne korporacje, które tak naprawdę
propagują utowarowienie i logikę pieniądza we wszystkich państwach świata. I Zunia, i właśnie to twoje pytanie mówi nam o czymś takim jak M&A, czyli fuzje i przejęcia. Globalne korporacje mają wielką górkę gotówki w rajach podatkowych. Po stronie sfery realnej mamy wielkie długi, ponieważ no, dochodzi tu do transgranicznych transferów. I te wielkie góry gotówki w rajach podatkowych leżą niewykorzystywane i najłatwiej jest je wydać na fuzję przejęcia właśnie innowacyjnych spółek. I to jest ten problem właśnie monopolizacji wiedzy. Więc niedługo, drodzy Państwo, żeby spojrzeć na niebo, być może będziemy musieli zapłacić komuś prowizję, bo się może okaże, że widok naszego wspaniałego nieba i słońca jest zastrzeżony dla kogoś. No już teraz widzimy, że ulice potrafią być prywatne. Widzimy tu te autostrady Kulczyka, które pobierają od nas zdziercze opłaty. Drodzy Państwo, jest to najlepszy przykład utowarowienia infrastruktury życiowej i poddania jej logice pieniądza. Mało tego, jeszcze zbójeckiej logice pieniądza, bo żeby przejechać taką drogą, to my musimy zapłacić ciężkie pieniądze. Jest taka koncepcja reguły organizującej życie społeczne. I te reguły mogą bodźcować ludzi do współpracy, do budowania wartości społecznej, a mogą też bodźcować w ten sposób, żeby prowadzić do destrukcji. I ta finansyzacja jest bodźcem destrukcji. Ona niszczy wzajemne więzi, bo wiemy, że pieniądz daje władzę, więc jest to rzecz korupcjogenna. Więc, drodzy Państwo, my musimy ten pieniądz, jeśli chcemy mieć normalny świat i jego logikę, usunąć z części procesów społecznych. Jest to naturalne zjawisko i w części krajów finansyzacja nie rządzi całością życia. To musimy mieć co do tego świadomość, że w Polsce dopuszczono do rekordowego wysokiego natężenia logiki pieniądza w życiu społecznym. Ja bym to wręcz nazwał terrorem finansowym i jakby nadaniu tej mocy stosunkom pieniężnym, to nam wykracza poza granice rozumu, bo w tej chwili ten Bóg rynek, Bóg pieniądza, on zwalnia nas z myślenia i ja nawet widzę u poważnych osób będących politykami uzasadnienia do trudnych decyzji, że no, rynek tak chce, Bóg rynku tak zadecydował i jakby koniec. Ale czy oni uważają, że to jest konieczność? Czy oni po prostu przyjęli to jako wyrok losu, że tak musi ta droga przebiegać? Problem współczesnego świata bierze się z tego, że ta finansyzacja, tak jak powiedziałem, stała się regułą organizującą życie społeczne. Ale czy jest nieuchronna? W pewnym sensie jest nieuchronna. Musieliśmy sięgnąć dna, żeby zrozumieć, o co chodzi. Natomiast Izunia, twoje pytanie... Sięgamy. Sięgamy dna. Natomiast twoje pytanie o polityków... Taki jest stan świadomości większości ludzi. My się urodziliśmy w tym systemie. Młodzi ludzie urodzili się po Balcerowiczu, więc oni nie znają innego świata. Czasami ci ludzie nie jeżdżą za granicę i oni nie wiedzą, że świat może wyglądać inaczej. Więc ja nazywam wirus finansyzacji wirusem destrukcji w połączeniu z tą anonimowością kapitalizmu, w połączeniu z tą propagacją przemocy, którą widzimy w popkulturze, prowadzi to do dehumanizacji relacji międzyludzkich. I co jest najgorsze, że ludzie tego w ogóle nie dostrzegają. Nasze umysły są tak zanurzone w tej kulturze, że politycy w polskim rządzie, jak słyszą wypowiedź jakiegoś żółtodzioba z agencji ratingowej, który mówi wielomilionowemu krajowi, ty musisz robić tak, tak i tak, tak. To ci politycy spuszczają uszy po sobie i tak, oczywiście. Ale co na to nauka? Przez lata w Polsce mieliśmy pseudonaukowców, którzy dorabiali ideologię do tego systemu. Teraz część z tych osób się
wyłamuje, widząc ewidentne nieprawidłowości tego systemu. No, na przykład profesor Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej, mówi, że ekonomia zbankrutowała, że trzeba wymyśleć nowe paradygmaty. To jest tylko jeden z naukowców. Takich naukowców są tysiące, setki. Tylko, drodzy Państwo, ekonomia jest narzędziem kontroli społecznej i to, co powiedzą naukowcy, nie ma znaczenia, bo liczy się władza nad świadomością, która leży w globalnych mediach. Więc to, że na świecie jest kilkuset naukowców, którzy twierdzą, że to się nie sprawdziło, że to skorumpowało, to nie doprowadzi do zmiany globalnej świadomości, ponieważ przeciętny zjadacz chlebak, homo economicus, on nie przeczyta tych publikacji. One są z reguły po angielsku. W Polsce naprawdę jest niewiele osób, które kwestionują obowiązujące paradygmaty finansów. Wiecie Państwo, co to są paradygmaty? Paradygmat to jest taka koncepcja naukowa, która mówi, no, że grupa naukowców zgodziła się postrzegać pewien problem naukowy w określony sposób. I do tej zmiany paradygmatów nie dojdzie łatwo. To jest taki pewnik. Zwłaszcza, że te paradygmaty, ten wolny rynek, ten homo economicus są tak głęboko wryte w nasze matryce rozumienia świata, że zmiana tego nie jest możliwa prostymi metodami. Trzeba będzie wychować dopiero nowe pokolenie, które będzie myślało inaczej. Mój wniosek jest oparty na badaniu uczestniczącym właśnie z frankowiczami. Przez wiele lat byłem z nimi, uczestniczyłem w ich spotkaniach. Patrzyłem, jak oni postrzegają świat. Nawet w pewnym momencie zorganizowałem taką debatę z kulturoznawcami na uniwersytecie, żeby zrozumieć, dlaczego oni się obwiniają. Tak. I to było dla mnie niezrozumiałe. Przecież to było oczywiste, że to nie jest ich wina. Natomiast oni do końca wierzyli, że to jest ich wina. No i drodzy Państwo, i tu chciałem się odwołać do kolejnej bardzo fajnej pozycji, którą wykorzystałem w swoich badaniach. Richard Dawkins, Bóg urojony. Jest to pozycja, która mówi o tym, dlaczego religie w ogóle mają szansę bytu w naszym systemie myślenia. Otóż Dawkins pisze, że my mamy głęboką potrzebę uzasadnienia naszych lęków egzystencjalnych i uzasadnienia jakby teraźniejszości i jej uporządkowania. I co nam daje ta finansyzacja? To jest nowa forma religii XX-XXI wieku, która nam pięknie uporządkowała postrzeganie świata, uporządkowała ten chaos, zharmonizowała, dała możliwość zrozumienia, wszystko się stało łatwe, przewidywalne. Mało tego, przyszłość mogliśmy wbić do Excela w postaci pięknych prognoz zysku. No i w 2008 roku się okazało, że to z tym Excelem to nie tak. Wszystko się zawaliło. Bo nie ma szczęśliwych rentierów w nieszczęśliwej sferze realnej. Otóż, drodzy Państwo, to utowarowienie i komercjalizacja tych procesów społecznych doprowadziły łącznie do wielkich nierówności społecznych. I mamy teraz tak. Mamy 90% ludzi, którzy są niewolnikami finansowymi. 10% ludzi, którzy są wyraźnymi beneficjentami w postaci tego, że mają stanowiska pracy wysoko opłacane, bo wiemy, że mamy dual economy, czyli te stanowiska pracy takie łatwo zastępowalne, stanowiska pracy wysoko kwalifikowane i to jest te 10% liczę. I mamy tam jeszcze ten ułamek procenta, który jest najważniejszy, tych ludzi, którzy przejęli własność tych i kontrolują te główne biznesy, kontrolują te główne korporacje. Ja w swojej pracy w korporacji wprowadzaliśmy taką spółkę na giełdę Cinema City, która no, jest właścicielem operatorów kinowych w całej Europie Środkowo-Wschodniej, plus wszystkich nieruchomości powiązanych z tymi kinami. Poznałem osobiście rodzinę posiadającą. Jedna rodzina posiadała cały ten biznes. Ale drodzy Państwo, żeby nie być tu etykietowany w telewizji, nie powiem, jakie tu paszporty miały te osoby. I drodzy Państwo, stawiam tezę, że 40% naszej gospodarki
jest w posiadaniu kilkunastu rodzin. Kiedyś, nie wiem, czy Państwo sobie przypominacie, był taki projekt Właściciele Polski, który badał, kto gdzieś tam na górze piramidy ukrytej w raju podatkowym jest właścicielem pakietów kontrolnych. No i tam ci ludzie, którzy wykonali mrówczą pracę, odkryli, że jest to spółka Altria, która jest de facto jedną ze spółek ze Stanów Zjednoczonych. No, niemniej jednak nie chciałbym pogłębiać tego tematu, bo co jest problemem współczesnego świata? Problemem współczesnego świata jest to, że my nie wiemy, kto jest właścicielem gospodarki. I teraz, drodzy Państwo, tak. Żyjemy troszeczkę w takiej urojonej rzeczywistości. Wierzymy w demokrację, w wolny rynek. Tymczasem traktujemy tą demokrację jaką taką starą szafę stojącą w kącie i nam się wydaje, że skoro ta stara szafa tam od lat stoi, to ona tam cały czas jest. Ale drodzy Państwo, demokracja jest to wrażliwy kwiat, który trzeba pielęgnować, dbać i to, że on kiedyś parę lat temu stał tam w tym ciemnym kącie, to nie oznacza, że on nadal stoi. Bo żeby funkcjonowała demokracja, my musimy mieć społeczeństwo, które naprawdę się angażuje w sprawy społeczne. Drodzy Państwo, jakby mówiąc o tej finansyzacji, chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę. Mamy te na terenie Polski te fundacje, tak zwanego otwartego społeczeństwa obywatelskiego. No i proszę zwrócić uwagę, czy te fundacje, na przykład imienia Stefana Batorego, czy one mówią cokolwiek o tym podstawowym problemie, o osadzeniu logiki pieniądza w procesach społecznych? Proszę spojrzeć. Ostatnia decyzja szefa PiS-u. Obetniemy posłom 20%. No cóż, odezwały się tu ze wszystkich stron, tu odgłosy splendoru, radości. Radocha, tak. Tylko do czego to prowadzi? Nikt o tym nie mówi. A drodzy Państwo, utowarowić też można politykę. Jeśli zabierzemy politykom źródła niezależnego dochodu, to co oni będą robili? Oni zostaną bodźcowani do szukania źródeł zewnętrznych, poza pensjami, więc to wprowadza konflikt interesów do naszej klasy politycznej. Więc to nie jest tak, że prezes Kaczyński jest dobrym dziadkiem dla nas, on jest właśnie złym dziadkiem, bo on powoduje, że nasza klasa polityczna będzie jeszcze bardziej oderwana od naszych interesów. Widzimy to już teraz, że oni robią co chcą, nie konsultują się z nami. Natomiast jeśli obniżymy im pensje, no to poziom ich integracji z naszymi interesami będzie jeszcze niższy, bo jak wiemy, każdy człowiek jest zainteresowany przetrwaniem i zapewnieniem bytu własnej rodzinie. No, ale jak im podniesiesz, to chyba też to nie oznacza, że będą bardziej nasze interesy reprezentować. Wiesz, tak? Wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo skomplikowany problem. Zunia, to jest ekstremalnie skomplikowany problem. No właśnie. Natomiast tu, wykorzystując moje korporacyjne doświadczenia, tak, powiem o takim czymś, co się nazywa konflikt agencji. Otóż ta doktryna wartości dla akcjonariusza została wdrożona w wielkich korporacjach po to, żeby zintegrować interesy zarządu z interesami akcjonariuszy. Widzimy, że tu jest taka zbieżność pomiędzy interesami obywateli, tak, a interesem państwa, a interesem rządu. Więc ten konflikt agencji w naszej klasie rządzącej można znieść, ale trzeba popatrzeć, jakie bodźce wpływają na naszą klasę rządzącą i wtedy będziemy wiedzieli, dla kogo pracują, bo żeby mieć pewność, że nasz polityk działa w naszym interesie, to my musimy mieć gwarancję, że on nie jest członkiem obcych służb, nie jest członkiem różnych organizacji i tak dalej. Ale powiedz, czy ty, bo ja widzę, że widzisz ten świat w czarnych kolorach i chyba słusznie, czy widzisz jakąś drogę wyjścia, czy masz jakieś propozycje? Bo ja rozumiem, że twoja dusza naukowca chyba szuka tych dróg wyjścia. Budowanie świadomości i zrozumienia procesów u ludzi. Czyli co? Edukacja? Tylko i wyłącznie edukacja i to jeszcze długo trwała. Musimy się wyzwolić z pięt finansyzacji tego rynkowego matrixa, bo to nie może być tak, że naszą przyjaźnią na przykład rządzą pieniądze. Czy byśmy tu byli w tej chwili, gdybyśmy się rozliczali od godziny,
Wyobraź sobie męża i żonę, gdzie rozliczenia następują w pieniądzu, tak? Za podanie herbaty, wycena każdej usługi i to wszystko traci sens. No ale coraz częściej mamy płacą dzieciom za sprzątanie pokoju. I to jest właśnie ten wdrażanie tego rynkowego matrixa od najmłodszych lat. I to jest to, czym te wszystkie fundacje bankowe zajmują się w szkołach podstawowych. Bo nie ma homo economicusa, natomiast są wysiłki, żeby tego homo economicusa stworzyć. Poprzez edukację. Od dziecka. I on jest hodowany sztucznie. Natomiast te wszystkie badania światowe pokazują, że człowiek homo economicusem nie jest, że tam procent składany to rzadka część populacji w ogóle rozumie. I to jest kompletna fikcja. No nie dziw się, bo się uczą o pantofelku, o pieniądzu w ogóle, prawda? Bo rzeczywiście o ekonomii i w ogóle o życiu gospodarczym w szkole się dzieciak nie uczy. Ekonomia jest najważniejszą rzeczą i musimy wrócić do takiej koncepcji jak ekonomia polityczna. Bo każda decyzja ekonomiczna jest polityką. Każda. Decyzja państwa o stworzeniu rynku dóbr i rynku pieniądza była decyzją polityczną. Decyzja o wprowadzeniu złotówki na Forex była decyzją polityczną. To były wszystko decyzje podjęte przez nasz rząd w ramach tak zwanego planu Balcerowicza na podstawie różnych dyrektyw Międzynarodowego Funduszu Walutowego i WTO. Także zostaliśmy włączeni do takiej globalnej superstruktury i zastanawiam się, czy którykolwiek z polityków PZPR-u, który wtedy wdrażał ten plan Balcerowicza, bo umówmy się, że Balcerowicz sam też nie był członkiem PZPR-u i był tylko twarzą, która trzecia czy czwarta z kolei zgodziła się firmować to przedsięwzięcie. Także jestem sceptykiem Izunia, ale osiągnęliśmy już bardzo niski poziom. Także czas się odbić od dna. Czas się odbić i polecam osobom zainteresowanym taką stronę internetową, która się nazywa FESSUD. Ostatnio Unia Europejska dała kilkanaście milionów euro na taki projekt badawczy, gdzie kilkanaście uczelni z całego świata wydelegowało swoich najlepszych naukowców i przez 2 lata bodajże ci naukowcy badali te właśnie kwestie związane z finansyzacją. Na tej stronie mamy wszystkie publikacje dotyczące właśnie tych zagadnień cząstkowych. Tych publikacji jest tam chyba ze 150 albo z 200. One służyły w dużej części jako podstawa mojego doktoratu. Niemniej jednak ja mogę spokojnie powiedzieć, że liznąłem drobną część wiedzy tam zawartej. Tak. Słuchaj, ale byłeś, o ile pamiętam, na konferencji w Edynburgu i po tej konferencji powiedziałeś, że na świecie się dyskutuje o tych tematach, a u nas nie. Dlaczego? Otóż ta konferencja w Edynburgu zgromadziła kilkuset naukowców, którzy właśnie dostrzegają upadek współczesnej ekonomii. I przez 3 dni debatowaliśmy w tych obszarach, gdzie ta ekonomia się nie sprawdza. Na sieci YouTube są dostępne nagrania. Tam były takie osoby, na przykład jak Sir Adar Turner, który był szefem brytyjskiego nadzoru finansowego, który stawia tezę, że jednym z czynników destabilizujących w ogóle gospodarkę jest ten pieniądz dłużny, bo w tej całej teorii ekonomicznej nie uwzględnia się tego, że ten dług prywatny bardzo silnie wpływa na gospodarkę i jest czynnikiem bardzo silnie wpływającym na redystrybucję bogactwa. Ale na życie każdego i z nas. I na życie każdego, bo tak naprawdę my wszyscy jesteśmy zadłużeni. Jesteśmy zadłużeni, natomiast jesteśmy poganiani tym batem PKB. Tak. Jesteśmy poganiani, mówiąc, że gospodarka cały czas musi rosnąć. A kto to powiedział, że gospodarka musi rosnąć? Przecież jeśli będziemy cały czas rośli w sposób nieskończony na ograniczonej planecie, to zniszczymy tą planetę. No mówią, że tylko idiota, tak mówi ewentualnie ekonomista. Dokładnie tak, Izunia. Natomiast profesor Kołodko też już mówi o ekonomii post-PKB, tylko mamy problem tu z tym pieniądzem długiem, który wymaga odsetek i on wymusza ten wzrost na wszystkich uczestnikach rynku. On się mnoży. On
uczestniczy we wszystkich procesach gospodarczych i wymusza od każdego uczestnika realizacji zysku. Ten zysk musi być wyciągnięty na siłę ze sfery realnej i to powoduje to przyspieszenie tempa w ogóle naszego życia, bo umówmy się, bezsensowne teraz jest stwierdzenie premiera Morawieckiego, że no skoro nie będziemy mogli zrealizować wzrostu PKB w najbliższych latach, to sobie musimy do Polski ściągnąć kolejne 2 miliony Ukraińców. Tak, albo. I tu nie o to chodzi. Rynek to jest wtedy, dobra, za mało pracowników mamy, no to ceny powinny rosnąć tych pracowników. O to chodzi. I to jest ta ekonomia, tak. A nie jak nam tu brakuje do wzrostu PKB pracowników, to my sobie ściągamy dowolną ilość. I w połączeniu z tym wirusem finansyzacji, to wymieszanie kulturowe powoduje, że jeszcze bardziej spada spoistość nasza społeczna i my coraz mniej jesteśmy zdolni do obrony własnych interesów. I to jest podstawowy problem, bo współczesne społeczeństwa zatraciły swoją świadomość klasową. I tu celowo biorę z Marksa. On jest w Polsce traktowany jako temat tabu, natomiast w świecie Marks jest jednym z podstawowych pozycji ekonomicznych w ogóle każdego studenta i wykształconego człowieka. Otóż każdy z nas może określić swój interes tylko na bazie tego, na bazie swoich interesów, bo my jesteśmy z jednej strony konsumentem, ale z drugiej strony producentem. No dobrze, co z tego, że będziemy mieli tanio, jak nie będziemy mieli pracy? Tak. Detroit upadło przez to, że pracownicy stamtąd sobie kupowali Toyoty i szefowie związków zawodowych mówili do nich, słuchajcie, zeżrzyjcie teraz te swoje Toyoty. Chcieliście mieć tanio? Macie tanio. Ale tu nie chodzi o tanio, tylko chodzi o to, żeby było dobrze. Cena musi równoważyć interesy różnych podmiotów, a my występujemy i w roli producenta, i w roli konsumenta, i w roli ojca, dziecka, dziadka. I te wszystkie role muszą być równoważone. Natomiast jeśli my wpadamy w taki dogmat postrzegania świata przez pryzmat konsumenta, to jesteśmy ugotowani. Zwłaszcza, że system prawny narzuca taką optykę. No, proszę sobie wyobrazić, że w aktach prawnych dotyczących ochrony naszych praw ludzkich, no my jesteśmy zdefiniowani jako konsument i normalny prawnik, jak się z nim rozmawia teraz, tak, wyedukowany przez 5 lat na Uniwersytecie, tak, Warszawskim, on w swojej narracji używa pojęcia konsumenta. Tam nie ma w ogóle miejsca dla prawa ludzkiego. Frankowicze w tej chwili się bronią przed sądami, broniąc swoich praw konsumenckich. Hola, hola, gdzie prawa ludzkie? Ja nie jestem konsumentem, ja jestem człowiekiem, któremu należy się bezpieczeństwo. Jestem istotą ludzką, która ma jedno życie i mnie to za przeproszeniem nie obchodzi, że ktoś tam rozpętał kryzys globalny. Nie. Ty jesteś kapitałem ludzkim, żadnym człowiekiem. No i to jest właśnie narracja, która powoduje tą dehumanizację i uprzedmiotowienie człowieka. Tak. Niestety my używamy słów naszego wroga. Powiem siła to z robocza, pełną świadomością. Tak. Używając tych słów, my już przegraliśmy. Nam nie wolno używać tej neoliberalnej siatki pojęciowej. Co zatem zrobić? Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Czy w ogóle znajdujesz jakieś światełko w tunelu? Jest, czy go nie ma? Światełkiem w tunelu jest ta chęć ludzi do zrozumienia świata. Ludzie czują, że jest coś nie tak z tą rzeczywistością, tylko potrzebują słów, które by im wytłumaczyły, co się tak naprawdę dzieje. I dlatego ja zwróciłem uwagę na te słowa, bo pewne definicje słownikowe ulegały ewolucji, pewne zostały w ogóle usunięte. Nawet jest pozycja książkowa dotycząca tak zwanej neoliberalnej nowomowy. Bardzo, jak w socjalizmie. Bardzo tak. Ciekawe, polecam. No, my mamy nowomowę, zwłaszcza tej tak zwanej nowoczesnej lewicy, która tak de facto lewicą nie jest. Jakby byt ekonomiczny ją nie interesuje, ani nasze bezpieczeństwo materialne, tylko się interesuje kwestiami kulturowymi, które de facto są bardzo istotne, bo
Musimy sobie zdawać sprawę, że nasza zdolność do samoobrony zależy od wspólnych wartości. I jeśli teraz poziom kapitału społecznego w Polsce osiągnął rekordowo niskie obroty w skali świata, to my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że my jako wspólnota staliśmy się już chyba tylko pojęciem geograficznym. Bo widzimy, co się dzieje, widzimy, że wykorzystując naturalne konflikty, które występują w każdej wspólnocie, dokonano kompletnego rozbicia zdolności do współpracy pomiędzy nami. Wszystkiego. A przez to my nie jesteśmy w stanie się bronić jako wspólnota, jako społeczeństwo. To jest bardzo wyraźnie widoczne na przykładzie Unii Europejskiej, która po kryzysie 2010 roku, kryzysie długu, prowadziła taką politykę zwaną austerity, oszczędnościowym. I absurd jakby tej sytuacji zobaczyli Grecy. No i przy okazji cała Europa zobaczyła tak zwane wartości europejskie, które i co one oznaczają. I solidarność. I tą zwaną solidarność. Miała być konwergencja, była dywergencja. Tak. Także widzimy, z czym naprawdę my mamy do czynienia w tej Unii Europejskiej. Jeszcze raz powiem o słowach, których używamy do opisu świata. Do Polski wchodzi Goldman Sachs albo JP Morgan, dostają dotacje od premiera Morawieckiego, no i patrzę na tą umowę o dotacji, no i tam te podmioty są definiowane jako przedsiębiorca. I teraz tak, patrzę na swój wyciąg z CIDG, ja jestem też przedsiębiorcą, tak. Płacącym 1200 zł ZUS-u, tak. Ale hola hola, gdzie tu równość? Dlaczego ja, Adamczyk, ma być tak samo nazywany jak JP Morgan? No taki absurd mamy w systemie prawnym. My sobie musimy powiedzieć, że korporacja globalna jest to maszyna do ekstrakcji wartości z państw narodowych, no którą trzeba opodatkować wyżej. Nie na takim poziomie jak Adamczyka na przykład. Nie, nie, nie. Trzeba jej dopłacić, jak widzisz, prawda? I to jest problem. My musimy od nowa ponazywać różne rzeczy, od nowa ponazywać pewne zjawiska i w tym niestety są tylko pomocne stare podręczniki do ekonomii. Ja sięgam po podręczniki do ekonomii sprzed 150, 200, 300 lat, że i dopiero wtedy zaczynam rozumieć sens. Robiąc swój doktorat, badając jakby sens i cel powołania korporacji, ja na bazie dostępnej wiedzy na dzisiaj w książkach leżących w księgarni nie byłbym w stanie tego zrobić. Ja musiałem sięgnąć kilkaset lat wstecz, zrobić badania, które mi pokazały, jak doszło do uformowania w ogóle korporacji jako podmiotu prawnego, żeby zrozumieć problemy współczesnego świata. Musiałem zrozumieć, dlaczego w ogóle pozwolono na to, żeby taki przedsiębiorca istniał i nie ponosił żadnej odpowiedzialności. No i bo 28 razy bankrutował, jak prezydent. I żeby państwo ratowało, tak. Tak, a do niedawna w Polsce człowiek nie miał prawa zbankrutować, tak? Tak. Lichwiarze, do końca życia lichwiarze ciągnęli do niego jego dzieci o długi. Natomiast kolejna rzecz. My mamy zbyt skomplikowane prawo i ono bardzo zniechęca do rozumowania i analizy. I teraz ostatnio był bardzo ciekawy wyrok, kiedy kobieta przejęła długi, bo miała nienarodzone dziecko, które nie odrzuciło długów i sędzia w orzeczeniu w ten sposób podsumował, że nieznajomość prawa szkodzi. No. Ja sobie automatycznie wtedy pomyślałem, hola hola, jaka nieznajomość prawa szkodzi? No przecież to było dobre 300 lat temu, ale teraz to nawet posłowie nie czytają tych ustaw. Ale nikt nie zna tego, bo przecież to są takie tomy, że tego się więc, nie Więc w sądach mamy nadal to myślenie takie
uproszczone, że no mamy to prawo sprzed 300 lat, które jest proste. Natomiast jeśli chodzi o stosunki finansowe, prawo jest ekstremalnie skomplikowane i ono cały czas nie nadąża za tymi procesami, które mają miejsce. No, poza tym sędziowie tego prawa nie znają, nie rozumieją gospodarki, to wszystko jest postawione na głowie. Ja myślę, Staszku, że my się musimy jeszcze wielokrotnie spotkać, jeśli nie odrzucisz naszego zaproszenia, dlatego że to, o czym mówisz, jest bardzo ważne. A poza tym mówisz to tak pięknie, że sądzę, że nasi słuchacze będą się o to upominać. Dziękuję bardzo, Izunia. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Ja także. Dziękuję bardzo.